Od 11 lat w Dąbrowie Górniczej odbywa się Międzynarodowy Konkurs Muzyczny imienia Michała Spisaka. Wydarzenie rokrocznie rozpoczyna się znakomitym koncertem inauguracyjnym. Koncertem inauguracyjnym dyrygowali już znakomici dyrygenci: Krzysztof Penderecki, Agnieszka Duczmal, Jerzy Maksymiuk. W 2017 roku zapraszamy Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z Katowic. To oni zagrają w koncercie inauguracyjnym. Będą także soliści, laureat konkursu imienia Michała Spisaka Trębacz oraz pianistka. Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, którzy nie ukończyli 29 roku życia. Niedawno ruszył nabór do kolejnej edycji tego muzycznego przedsięwzięcia. W tym roku zapraszamy do konkursu młodych muzyków, którzy są wirtuozami gry na skrzypcach, altówce i oboju, bo te trzy instrumenty są przewidziane w zmaganiach konkursu tegorocznego. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do organizatorów w terminie do 16 czerwca 2017 roku. Generalnie należy przedstawić swoją kandydaturę, załączyć fotografię oraz notkę biograficzną po polsku i po angielsku, no i na pierwszym etapie wpłacić opłatę akredytacyjną i to wystarczy. A potem już tylko świetnie się przygotować i stanąć na deskach Pałacu Kultury Zagłębia i świetnie zagrać. Konkurs podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym z nich każdy z uczestników prezentuje się przed jury odpowiadającym za ocenę danego instrumentu. W drugim etapie odbywa się prezentacja wszystkich uczestników przed całym składem jurorskim. Trzeci etap to już są koncerty, kandydat, solista z orkiestrą, towarzyszy kandydatom Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej, od wielu lat współpracująca z nami w konkursie imienia Michała Spisaka. Także trzeci etap to już jest fantastyczny koncert młodego wirtuoza ze znakomitą orkiestrą, na który bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy publiczność. W tym roku przewodniczącym komisji konkursowej będzie wybitny oboista profesor Tomasz Miczka, poprzedni rektor Akademii Muzycznej w Katowicach. Martyna Daczkowska, kanał 99.